udamy się do Warsu na drugie śniadanie, zobaczyć, czy uda nam się tam zjeść. Kiełbaski, tak, dla mnie poproszę. Proszę. To dzisiaj. Proszę. Dziękuję. To jest pierwszy. Dobra, fajnie, dzięki. Zobacz, jak na nisku dostaliśmy piękne jedzonko. Miam. Wróciliśmy z Warsu, zjedliśmy sobie wspaniałe śniadanko, pyszną jajeczniczkę i frankfurterki. Naprawdę bardzo smaczne i dobre. Jeśli chodzi o jakiekolwiek obostrzenia, to raczej nie było żadnych, bo mogliśmy spokojnie usiąść, spokojnie zjeść. Nikt nas nie wyganiał, jedzonko dostaliśmy tak naprawdę przeniesione przez kelnerkę do samego stoliczka. Jest tak naprawdę jak w normalnej restauracji. Jest bardzo fajnie, jakby ktoś nie miał pomysłu na Dzień Kobiet, gdzie zabrać swoją ukochaną, żeby spokojnie zjeść, żeby go na pewno nigdzie nie wyrzucili, to wydaje mi się, że Wars jest takim dobrym miejscem, bo w sumie zjedliśmy tam całkiem bardzo legalnie. Dokładek? Tak. Było wszystko bardzo smaczne. Po krótkim weekendzie spędzonym w Zakopanem, czas na powrót do Warszawy. Wow, niesamowite teraz w drodze powrotnej też byłem w Warsie. Wyobraźcie sobie, że po pierwsze nie ma w Warsie miejsc, straszny tłum ludzi, ludzie siedzą na miejscach wyłączonych z użytku. To pokazuje, że pociąg powrotny z Zakopanego do Warszawy w ogóle nie są przestrzegane, jeśli chodzi o Wars, żadne restrykcje, żadne. Zobaczcie na filmie, jak to wszystko wygląda. Nie, 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 nie